Dzień dobry, widzę. Dzień dobry, dzisiaj będziemy robić wielki test gadżetów z sieciówek. Przygotowałam 8 fajnych gadżetów i zobaczymy, czy one się sprawdzają, czy są warte swojej ceny, czy w ogóle jest sens je kupować. Sieciówki mamy na myśli Homla, Home & You, Ikea i Duka chyba. I Duka. Duka, a widz przycisk subskrybuj stuka. I zostawia lajka, bo nie jest fajka. To był najgorszy tekst. Kiedy się tak mówiło na YouTube 2K14 chyba. Cześć! Zostawcie po prostu lajka, widzowie, jeżeli chcecie więcej gadżetów. A my bez żadnego przedłużenia przechodzimy. Pokaż nam, co masz. Pokaż swoje towary. Mamy coś takiego. Jest to firma Joseph Joseph i jest to z Home & You. Tak, jest to puste. A, bo to jest mądre, to jest wszystko przemyślane. Widzowie, słuchajcie tego, to jest historia życia. Przed ostatnim odcinkiem, jak testowaliśmy gadżety z sieciówek, wyciągnęłam to, bo to jest kostkarka do lodu, i włożyłam wszystko do zamrażarki i zapomniałam. I jakby ten gadżet miał być przetestowany w zeszłym odcinku. A, okej. Okay. No. Historia życia, widzowie, niesamowita historia. Tak, zapomniałam o tym, więc dzisiaj to przetestujemy. Jest to kostkarka do lodu, która kosztowała 69,99. Ile? Ale jest niby fajna. Teraz tak, zwykle robimy testy gadżetów z AliExpress i jak dalej, one są tanie, dlatego przy nich nasze wymagania są mniejsze. No tutaj, za tą cenę i patrząc na to, że to jest z sieciówki, to te wymagania są większe. Tak, patrz, widzisz? To ma takie przyciski tutaj, takie dzyndle. Czyli teraz tak, powoli. Dostajemy ten gadżet w kartonie. Tak, i on wygląda tak. On wygląda tak i zalewamy go wodą. Tak. Wstawiamy do zamrażarki. I zamykamy. Znaczy przed wstawieniem do zamrażarki zamykamy. To jest też super opcją, bo się nie wylewa. To fakt, tak. Można położyć pod kątem i teraz tak dalej. Na zdjęciu jest tak, że robi się tak. Tak? W sensie ty, Ola, bo to nie pokazała Ola dobrze, Ola wykonała taki ruch, że zrobiła... No po prostu wygięłam to. Jakby wiecie, wygięła w dwie przeciwne strony. Tak. Tak jakbyście chcieli komuś pokrzywkę zrobić taką, nie? Tak, o. Mhm. I teraz tak, często, że mamy tutaj dzyndzle, to to powinno wyskakiwać. Ale nie wiem, czy to prawda. Czyli teraz czekaj, teraz otwieramy to. I teraz robimy tak. Uwaga, uwaga. I co? I gówno. Poczekaj, czyli powinien nacisnąć tego dzyndzle i to powinno wypaść. Działa! I szos. Dobra. Nie przy każdej kostce. Bo ja może w niektórych nalałam mniej. Tak, tu nalałam mniej, tu nalałam więcej. Okej, okay, czyli musi być więcej wody. No tak też można. Nie, faktycznie ten gadżet działa, tylko musicie nalać dobrze wody. Ola tutaj, będzie ładnie widać na przykład tutaj fajnie. Nalała po prostu za mało wody. Mhm, moja wina. Widzisz, te wystają i te normalnie odpadają. No. Fajny gadżet, nie trzeba się męczyć. Ej, spoko, nie? Bo nie trzeba się męczyć. Jest zamknięcie, więc jak włożysz to do zamrażarki, to się nie wyleje, bo często się ogólnie wylewa. Wydaje mi się, że jest warty swojej ceny. Ja bym za to dała tyle. Bo nie dość, że tak, patrz, kostki są duże, więc wkładasz jedną do szklanki i jest git. Ja bym to kupiła. Ja bym chyba 69 zł za to nie dał. A ile byś dał? Ja bym 59? Było takie... No, wiesz, no właśnie chciałem powiedzieć, że jakby było takie 49, to może dał. Nie, no jest spoko gadżet. Jest fajny. Tak, ja uważam, że jest git. To jest jeden z takich nie tylko fajnych, ale też naprawdę użytecznych gadżetów, które będą na pewno w naszym domu na co dzień używane. Dobra, daj mi rozkminić. Poczekaj, powoli. Ja wiem, co to jest. Co? To jest do otwierania słoiku. Tak! Tak na logikę, bo macie różne rozmiary i tylko ściskasz. I teraz tak, bierzemy sobie słoik. Na przykład taki rolnik szuka żony, bierzemy, nakładamy to. On od razu odstrzelił. I co? I on odstrzelił nie, nie, od razu nie. Otwiera? Nie, czekaj. Tak robisz i otwierasz tym. Ale co jest? Co, jeszcze raz. Jeszcze jeden słoik. Jeszcze jeden. Akurat robimy zaraz test ogórków. Były już na kanale? Będzie. Subskrybujcie, żeby oglądać. Dokładnie tak i mamy pełno ogórków, także możemy je otwierać. Teraz ja chcę spróbować. Dobra, ale poczekaj, ja tylko tak... Nie, no jest zamknięty, no dawaj. Ale idą te słoiki. Ale to jest super. Kurde! Ja muszę to kupić babci! Bez kitu! Babci to kupię, bo mój dziadek też zawsze otwiera wszystkie słoiki. Wynalazek 10 na 10. Też fajny i użyteczny, będzie leżał w naszej kuchni i będziemy go używać. I z tego co pamiętam, to był tani. Niestety zgubiłam gdzieś paragon z Ikei, ale no wydaje mi się, że to kosztowało mało. Patrzcie to widzowie, możecie tym otwierać nawet małe butelki. Pyk! I normalnie małą butelkę otwierasz. No, bo są różne trzy rozmiary. Ha! Ale bajer! Ej, i spore słoiki też tym otworzycie. Patrzcie, to się rozszerza bardzo mocno. Kurde, klasa! Widzowie, sprawdziłam to i to kosztuje 12,99 w Ikei. Polecamy, serio, bo to jest mega tanio. Zarąbiste. Jadę do Ikei kupić to babci, serio. Mhm. O, fajne gadżety! Zaskakuje dzisiaj, no? Dawaj kolejny. Idę. Okej. Okay.
Mamy tak, świnie, kurczaka i owce. Jak to zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę to kupić. Nieważne, czy to działa. Ja robię demonstrację. To wygląda jakbyś to nakładała na łówek, jak taka gumka w sklepie. A to kosztowało 17 zł. Masz tutaj sobie garnek z pokrywką. I często jest tak, że pokrywki zakrywają cały garnek i nie ma tego przepływu powietrza. I robisz tak. Ale gówno. I to słodkie to jest. Ej, i to zobacz, to jest mądre. Jak gotujesz kurczaka, to dajesz kurę. Jak gotujesz sobie wieprzowinkę, to dajesz świnkę. A jak gotujesz sobie wołowinkę, to dajesz owce. Aha, sprytne. Nie no, ale no spełnia to na pewno swoją funkcję, bo tak, jest otwarty garnek. Tylko u nas to trochę nie działa, bo mamy takie inne garnki. Jestem ciekaw, że ta guma jest odporna na temperaturę. Jest. Co myślimy o tym? Znaczy na pewno to działa, no bo jakby jest otwarty ten garnek, więc to powietrze wypływa i nie wybucha nam to. No działa, działa no. Ale czy jest wart swojej ceny? No 17 zł. Tak, za dużo moim zdaniem. Za 3 gumki. Ale jest słodkie. Fakt, i to tyle. Ty to wkładasz do szuflady, bo tak, to nie używać? Oczywiście. O wow. Oho, idzie coś grubego. Zestaw do siekania ziół. Jest to z Home & You. Kosztowało 75,99. Sporo, idę po zioła. Mamy świeżo co kupioną bazylkę akurat. Chyba tak to działa, co? Chyba tak. Czekaj, wezmę kilka liści. No i teraz kładziemy te liście. No tnie. No tnie. Tylko pytanie, czy jest to warte twojej ceny, czy można tego zrobić nożem? Chyba można. Jestem taki zamyślony, bo zastanawiam się nad innym zastosowaniem tego narzędzia. Czy da się to do czegoś innego użyć, ale chyba cię nie da. Ej, ale na kanał kulinarny, jakbyśmy robili, wiesz, jakieś takie super reelsy, TikToki, te sprawy, to jest to fajne, właśnie mówię o tym. Wygląda, nie? Albo jak przychodzi do was na przykład, wiecie, dużo znajomych i tak dalej, a wy gotujecie w tym czasie, to wyglądacie tak fancy z tym. Ale za 76 zł, żeby poczuć się przez sekundę fancy przy znajomych? Nie jest warto swojej ceny. Nie jest warto. Znaczy my użyjemy pewnie jakichś TikToków albo reelsów, bo być może niedługo będziemy coś robić w tym kierunku, ale tak na co dzień to raczej z tego nie będziemy korzystać. Ale to jest satysfakcjonujące ogólnie. No jest satysfakcjonujące. Może jednak będziemy? Chyba będziemy. No takie 6 na 10. Spoko, ale nie jest to jakiś must have w kuchni. Mamy teraz taki nożyk do masła. Kosztowało to 15 zł. 14,99 w Duka. I to jest tak, widzowie, napisane. Nóż do masła. Z łatwością rozsmarowuje twarde masło. Jest twarde. Sprawdźmy. Teraz tak, powinienem to zrobić tak o? Nie, co ty robisz? Nie. Tak, normalnie. Patrz. Wow! Chyba tak, czy nie? Ja nie wiem w sumie. Dobra, i to się zrobiło teraz miękkie normalnie. No? Ej, zarąbiste. Albo, ale nawet jak tak zrobisz, to to idzie. Nie wiem, jak to powiedzieć. No to tak, jak zrobisz, to idzie też nożem. No bo tak, bo widzisz. Nie, no ale tu chodzi o te dziurki. No właśnie, bo i to jest dziurka. Chodzi o te dziurki. I teraz to nakładasz na chleb, tylko nie mamy chyba chleba akurat nie w domu. Mamy, no. Ale nakładasz powiedzmy na chleb, tak jak my nałożymy sobie o tutaj. I rozsmarowujesz sobie to ładnie. I rozsmarowujesz, bo to już jest miękkie. I potem lecisz z kolejną warstwą. Widzisz, pyk? Fajne to. Fajne, spoko, użyjemy. Zaskakujesz dzisiaj. A? To widzisz? Trzeba przyznać. Idę po kolejny gadżet. Co ty robisz? Smakuje masło, niedobre. Uwaga, uwaga, deska do krojenia. Na podwyższeniu. Co to daje, że ona jest na podwyższeniu? No już ci mówię, co to daje. Ja też ci mówię, co to daje. Więcej miejsca zajętego w zmywarce na przykład. Drewnianych i desek się nie daje do zmywarki. My dajemy. Nie, no taki nie dasz, bo ona się rozpadnie. Patrzcie to. Kroisz tutaj sobie, nie? Paprykę na przykład. A, i masz talerz pod spodem i sypujesz. Miseczkę nawet. Miseczka z Ikei idealnie wchodzi. Ej, bez kitu jak wymierzone, patrzcie to. Idealnie. To jest spoko. Będziemy z tego korzystać, jak będziemy kroić warzywo. No. Do mięsa nie polecam w ogóle używać drewnianych desek, tak na przyszłość, bo drewnianej deski nigdy nie domyjesz, a mięso zostaje zarazki. Tak, no szczególnie... Plastiki do mięsa, a drewno do warzyw. No tylko mówię, to tego się nie włoży do zmywarki, bo to się rozpadnie, bo to jest tutaj sklejone klejem. No ale ludzie zazwyczaj nie wkładają do zmywarki, to my tylko jesteśmy tacy, że wkładamy do zmywarki drewno. Ale nie jest napisane, że można. Tak, to jest znaczek zmywarki chyba. O, patrzcie widzowie. Czyli się da, się. To klasa, 10 na 10 będziemy korzystać. Damy wam znać w kolejnych odcinkach, jak będziemy gadać czy obie, czy coś, to sprawdzimy to dokładnie. My coś takiego mamy w zlewie, ale nie wiem, czy wszyscy mają. A, chodzi o to sitko. Sitko. Ale też w sumie fajnie jest takie sitko nałożyć na nasze sitko, bo takie sitko jest łatwiej wyczyścić. Jest to sitko z Homely, które kosztowało 9,99. Nie wiem, czy jest to, żebyśmy to testowali jakkolwiek, no bo po co to testować, to jest taki pewny gadżet. Tak, no, wkładasz go po prostu do swojego zlewu i jak są jakieś zanieczyszczenia, brudy, papryki stare, pomidory i tak dalej, to po prostu to wyciągasz i wrzucasz do śmietnika. Jestem ciekaw jednej rzeczy. Chodźcie do naszej łazienki. Są takie sytuacje, szczególnie w starszych zlewach, że jest bardzo mała dziurka i taką, a... My tu mamy bolca wystającego. Ale chodzi mi o to, że taka sytuacja jest tutaj. Czasami ludzie mają właśnie zlew takiej średnicy. I zauważ, że to jest za duże na taki zlew.
No ale to akurat jest tak wyginalne, że możesz to sobie wcisnąć. Nie sprawdzimy tego na naszym zlewie, chciałem to sprawdzić. A wodzieńce? No tu jest lekki bałagan, widzowie. O, tu nie ma klikaka i patrz, wkładaj. No i zobacz. A, bez kitu, dobra. Jest fajne właśnie. Sobie nalewasz na to i jest git. No tylko, że jest takie... Widzisz? Że ci brud wleci tutaj. Jeżeli macie taki mały zlew, w sensie taką małą dziurkę, to nie zadziała. No nie. Słaby gadżet. No chyba, że macie duży zlew, tak jak my, chodźcie zobaczyć. Mamy coś takiego, także to nam zbiera, ale jak już macie taki duży zlew, no to bez problemu wtedy, nie? O. O. No to jest typowo po to, żeby wlać tutaj coś. No to nie jest takie, żeby se leżało, bo zobaczcie, i tak strumień wody to zmyje. Nawet jak nie macie strumienia wody bezpośrednio, tylko obok na przykład. No to nie, no to wtedy się trzyma. Taki wynalazek. No taki średni nawet. Myślałam, że będzie lepszy. Za to lepszy na pewno będzie kolejny gadżet, po który właśnie Ola idzie. Ostatni gadżet. A, to już ostatni? Aha. A szybko poszło dzisiaj. Jakoś szybko mi zleciało, jak są udane gadżety, to ten czas tak szybko leci. Więc tak, mamy overmat. Wygląda jak zabawki dla dzieci. Trochę tak. Kosztowało to 20 zł. I mój drogi, jest to coś takiego. 2 i 3. To jest na talerzu, to poślizgowe? Pokażę ci, co to jest. Patrz. Nie! Myślałem. Aaaa, to jest takie... Nie, to jest za duże. Są większe, a ja kupiłam małe, więc to jest na talerzyk za duże, ale na przykład na szklankę. To jest na kubki! Na przykład, no. No. Ej, kozackie. I masz jeszcze mniejsze, takie malutkie, tyci tyci, i jest większe. Jak byłam w IKEA, to widziałam też takie duże, na przykład na jakieś garnki, na jakieś właśnie miseczki. Mega spoko opcja, co? Fajna opcja, no, podoba mi się. Będziemy z tego korzystać. Tak, i to też można wrzucać do zmywarki, więc to się na pewno fajnie wszystko wyczyści. Jestem ciekawa, jak to po zmywarce będzie wyglądać, ale wydaje mi się, że to raczej jest przystosowane do tego, żeby być zmywarką, nie? Widziałeś tą magię, co się zadziała tutaj? Fajne. I wydaje mi się, że można z tego korzystać też inaczej. Jako z bębenka. Mamy na przykład cebulę. Przekrajamy ją na pół i myślisz, że się uda to włożyć na cebulę, żeby tak też się wysuszyła? I masz cebulę, przykład pomidora. To bardziej cytrynę, pomidora, cytryny, coś takiego. Pomidora i tak dalej. No, no. Jakby nie mamy tych rzeczy akurat w lodówce, więc wzięłam cytrynę, bo to jest jedyna rzecz, która jest u nas w lodówce. Wiesz, co mi to przypomina? Miód z Kubusia Puchatka. Nie wiem czemu, ale jakoś kojarzy mi się to z miodem z Kubusia Puchatka. Ej, ale mega spoko gadżet, co? Tak. I bardzo 20 zł. Bardzo dużo użytecznych rzeczy dzisiaj było. Podobał mi się ten odcinek. Tak, większe musimy kupić, koniecznie. Jak zostaje jakiś obiad czy coś, to możemy to wrzucić do lodówki. Fajne gadżety. Tak podoba jest. Mi się. Zostawcie łapeczkę, widzowie, było dużo fajnych. Tak. Tak, zostaw lajka, nie bądź fajka, gadżety z Duka, widz, przycisk, subskrybuj, stuka, my wyparowujemy, a wy... Idźcie, nie wiem, odpocząć od Pawła tekstów. No, pa, pa. Pa.